Witam na kanale, z tej strony Voicing, a to jest kolejne spotkanie z grą Cities Skylines. No i moi drodzy, dzisiaj chciałbym zająć się tym obszarem tutaj, a także tym obszarem w tej okolicy, czyli ogólnie takim, można powiedzieć, troszkę uzupełnieniem tej strefy. I od czego sobie zaczniemy? No zaczniemy sobie w ogóle od puszczenia czasu i zaczniemy sobie... Aha, zapotrzebowanie widzę samo mi tutaj nie zgasło, czy ono się teraz... Nie, dobra, ono zaraz nam spadnie, mi się wydaje, więc już zostawmy je na takim poziomie, na jakim teraz obecnie jest. No i weźmy je sobie tutaj jakoś teraz tą drogę. Czy to była taka droga z gry, czy to była jakaś taka inna droga? No właśnie, muszę to sprawdzić teraz, bo nie pamiętam, jaki to był rodzaj drogi. To było chyba coś takiego. No właśnie, i to możemy sobie bezpośrednio połączyć, tylko że oczywiście muszę włączyć kolizję. I to poprawić od razu, żeby to było tak. Co będzie z tą drogą dalej? Tak naprawdę nie wiem, czy my tam jakoś będziemy jechać w dół, czy będziemy jakoś inaczej to robić, więc na ten moment bym to sobie zostawił. I wyszedłbym jeszcze z jakąś taką drogą, na przykład bardziej stąd, może z taką też zieloną, jakoś na przykład w tej okolicy, i bardziej bym poszedł, tak wiecie, po ten, nie jakoś tak wiecie, że będą, nie wiem, jakieś łagodne skręty czy coś, tylko tak bardziej właśnie ostro. To nie ma być, nie wiadomo, ostro, to ma być po prostu droga z ostrymi kątami, o tak. Czy z nią będę szedł gdzieś jeszcze dalej? No można by teoretycznie podejść jakoś tutaj. No i może ewentualnie tu jakiś parking potem stawimy, ale to jeszcze zobaczymy. Z tej strony tej drogi na pewno, myślę, tutaj jakieś po prostu wysokie bloki, to na pewno. Tutaj nie widzę innej opcji, po prostu muszą być takie podobne bloki, mam nadzieję, się wybudują jak tam. Przy tym parku też, tutaj nie ma co się ograniczać, po prostu budujemy jak najwięcej. I co jeszcze, tutaj może na razie nie będę budować, ale za to bym pobudował coś w tej okolicy, czyli takie coś i coś takiego. Proszę bardzo, tutaj jakieś co, biuro? Nie, może ja bym tutaj dał też taki właśnie blok, trochę się zasłonimy, bo tam zobaczycie co będzie. Tu albo planuję wstawić jakiś parking, albo zobaczymy, czy jakiś park będzie, czy coś, no na razie to zostawmy. Po prostu niech się tu wybuduje taki blok. No właśnie, pytanie brzmi, czy mamy tu jakąś komunikację. No niby coś mamy, co dojeżdża tylko tutaj. Taka różowa linia, no tak, bo ona idzie chyba z tej okolicy jakoś. No tak, ona ma taką pokrętną trasę trochę. To ją sobie wydłużymy, ale to jeszcze trochę. Na razie ją zostawmy. Czy na niej w ogóle jest wystarczająco dużo autobusów, bo widzę, że coś tutaj tłoczne jest. Gdzie jest jakiś autobus tej linii? Tutaj stąd jedzie coś? To co jest? To jest 120. 120 to nie jest. My szukamy 121. On się człapie gdzieś tutaj, no dobra, ile tu jest ludzi? Aha, bo one chyba dopiero na miasto ruszyły. Dobra, mi się wydaje, że te 5 autobusów to ogarnie, tylko najpierw po prostu musimy poczekać, żeby oni zaczęli z tego korzystać bardziej, bo na razie tak z tego korzystają dosyć w małej ilości. Okej, te bloki widzę się dosyć powoli tutaj budują, no ale miejmy nadzieję, że się jakoś będą budowały, więc teraz tak, co z tą kolejką jednoszynową, bo ona tak naprawdę się z niczym tutaj sensownie nie łączy. Raczej stąd pójdzie jeszcze na tamto osiedle, aczkolwiek ja miałem taki pomysł, żeby ją jakoś przeprowadzić sobie tutaj. No i myślę, że czas byłby nad tym jakoś pomyśleć, czyli co, zrobilibyśmy ją sobie jakoś tak? No tak na pewno nie, trzeba by było jakoś nad drogami. No i co, w pierwszej kolejności moglibyśmy przyjechać nad tą drogą, później nad tym parkiem, potem jakoś tutaj nad tym. No i potem myślałbym pewnie nad jakimś wyjazdem. No właśnie, jakby to tutaj zrobić, bo tak, my na pewno tędy moglibyśmy przejechać nad tą drogą, to nie byłby problem. Potem nad tym parkiem, jakoś tu byśmy sobie odbili, tu byśmy przejechali, zrobili taki długi odcinek, więc to nie byłby problem. Dalej, no myślę, że tych sklepów paru można by się było pozbyć. Tu, no i tu nad tą drogą po prostu by trzeba było pewnie przejechać jakoś, nie? No i plus jeszcze wiadomo, gdzieś jakieś stacje. Więc jakąś stację można by było zrobić jakoś, w sumie jedną na pewno tutaj. Zamiast tego wszystkiego, co to jest księgarnia. To księgarnię najwyżej gdzieś przestawimy zaraz. I może ja bym się tym zajął, więc na początek zrobimy sobie taki kawałek tutaj. Ja wiem, że to może nam tutaj wszystko te ładne krzaczki zlikwidować. Aczkolwiek nie musi, nie. To te krzaczki zostaną sobie na dole, a on tu najwyżej nam wybrane jakieś tam polikwiduje. A co to ma zostać, to co sobie zostanie, więc tu będzie już taki kawałeczek piękny. No i potem, jakoś by trzeba było to przeprowadzić jeszcze tutaj, nie wiadomo. Potem odpowiednio jakoś te filary usunę, albo coś z nimi zrobię. Na ten moment zostawię je tak i po prostu zrobimy sobie teraz jakieś tutaj połączenie na zakręcie. Z tego do tego, coś takiego, okej, niech to będzie. Najwyżej sobie jakoś z tymi drzewkami jeszcze coś będziemy kombinować, bo nie jest źle. Te drzewka by trzeba było delikatnie przesunąć. Tylko jakby to zrobić, to jakbym ja to tak delikatnie przesunął w tamtą stronę.
No, do końca to tak chyba nie będzie. No dobra, no tutaj delikatnie zachodzimy, ale ustalmy, że on tutaj, wiecie, jakoś w realu by to jakoś ścieli to drzewo i tyle, no tutaj wiecie. Nie mogę też zrobić tego idealnie, ale myślę, że coś takiego jak najbardziej może być. Czyli już to tak ten najprostszy fragment mamy i teraz. Niestety, ale musimy się pozbyć tych kratek, przykro mi. One są tutaj do likwidacji, niestety. Bo tu będzie potrzebna jakaś stacja. I właśnie, jaka ta stacja jest duża teraz, powiedzcie mi. Ona się tutaj zmieści, ona się tutaj jak najbardziej zmieści. Tylko my musielibyśmy z tym pojechać jakoś tak trochę bardziej na lewo. Chyba, że ją ustawimy jakoś tak. No ciężko będzie chyba, nie? Nie no, trzeba by było to zrobić jakoś tak. No bo taką stację ja bym tutaj ją widział jakoś, tak czy siak. Ona tu będzie stała, więc najwyżej sobie skasujemy kawałek tego. Zrobimy coś takiego, na przykład dotąd będziemy jakoś w miarę szli, a potem zrobimy sobie taki łuk po prostu. Czyli zrobimy to w ten sposób, że to połączymy jakoś z tym. O, i wtedy to będzie szło na takim delikatnym łuku. No tak może być w sumie. No okej, to nie jest jakoś, źle to nie wygląda. No i teraz tu by trzeba było. Nie wiem, czy my taki ostry skręt jakoś tu pokonamy, zaraz zobaczymy. Bez tego moda na ten moment. Czy pójdziemy jakoś sobie obok po prostu i najwyżej tutaj parę tych zlikwidujemy, a tu się jakoś połączymy. O, może lepiej byłoby tak iść. Tylko, że czemu ten tak dziwnie tu przyciąga jakoś? Czekajcie, wezmę sobie jakoś to przyciąganie. Czekajcie. Co by tutaj, siatka? Do siatki, żeby mnie tego? Właśnie może do siatki tak. Bez linii pomocniczych, wtedy będzie lepiej coś. No wtedy chyba będzie trochę lepiej. Czekajcie, zobaczmy, co jest równolegle. No w miarę, dobra, trochę to odchodzi, ale bez przesady. Tak możemy i teraz pokażcie mi, jakbyśmy z tym poszli na zakręcie. No nie będzie to w sensie, no będzie to dosyć ostry zakręt, no ale co zrobić, więc taki zakręt musimy tu sobie zrobić, a ten budynek po prostu sobie wyburzymy. No i tutaj te klatki, że tak powiem, zlikwidujemy, tak? Tu jakiś blok się może postawić, no i tyle. Więc będzie tak trochę tutaj inaczej. No i teraz trzeba to sobie jakoś tu połączyć, czyli tak naprawdę to nie jest jakiś wielki problem, wystarczy to sobie dać tak, halo. Wyłącz przyciąganie, poproszę, halo. Aha, dobra, widzę, że tu trzeba, czekajcie, tak i tak zrobimy to i teraz da się to jakoś, czy nie da się? By trzeba było chyba jakiś dodatkowy węzeł jeszcze wstawić, co? Jakoś tutaj bardziej. No nie wiem, czy się do końca tak uda, żeby to tutaj wszystko ładnie wstawić, tak jakbym chciał. No, zaraz zobaczymy. To sobie usunę i teraz jeszcze wstawię tu jakiś węzeł taki bardzo, bardzo blisko. Najbliżej się chyba da... Tutaj. Dobra, najbliżej się da tutaj, to skoro się da najbliżej tutaj, to ja sobie jeszcze wezmę. I wyburzę to, wyburzę to i wyburzę to i dopiero teraz zrobię sobie takie tutaj podłączonko. Pod kątem prostym, mam nadzieję, to mi tu wyjdzie. Weźmy teraz, włączmy to przyciąganie wszystkie. Niech to mi tutaj przyciągnie do kąta prostego, jak najbardziej stąd. No dobra, niech to tak na razie wygląda, zaraz będziemy najwyżej jeszcze z tym patrzeć. No i teraz niech to się po prostu zrobi porządnie, czyli stąd. Poczekajcie, stąd jedziemy, tak. Stąd niech się to połączy jakoś tutaj. No dobra, okej, takie coś może być, tylko jeszcze bym wtedy ten blok musiał usunąć. Tu się jakieś klatki mi odzyskają, no tu teoretycznie niby coś, więc dobra. Jak tu się jakieś takie małe sklepy będą w stanie wybudować, no to jak najbardziej mogą. Niech coś takiego będzie. Czyli taka jedna stacja dodatkowa jakoś w tej okolicy. Kolejną na pewno zrobię sobie jakoś tutaj albo jakoś tutaj, więc zobaczymy. Tej stacji na pewno trochę będzie. Ewentualnie jeszcze mamy miejsce na jakąś jedną tutaj. Na razie będzie taka. I teraz co? No my tu przedłużamy tą kolejkę. A no właśnie, my tu przedłużamy tą kolejkę. No ale to zamienimy to. W sensie, no bo tu by się przydała teraz jakaś jeszcze stacja, żeby te pociągi tu dojechały. Więc może ja od razu wyburzę to... No wyburzę to chyba, co? Czy postawimy to jakoś jeszcze na przykład tutaj, by się to zmieściło? No, teoretycznie... Czy to by było tak na siłę wciskane? No tutaj też będzie średnio to wstawiać. Czy po prostu stawiamy to jakoś tutaj? Chyba, że ewentualnie wzdłuż tej drogi. Bo jak wyglądałaby taka z drogą? No właśnie, bo taka z drogą będzie wyglądała... Chociaż, czekajcie, jakbym takie coś próbował postawić teraz. Spróbujmy to wyburzyć, bo tutaj będziemy pewnie raczej zakręcać taką jedną linią, więc ustalmy, że ta linia akurat będzie zakręcała, którą tutaj ja będę jechać w tę stronę. Ja sobie to bardziej może przyczepię jakoś tutaj. O! Trochę tych dużo tych torów się zrobiło, mi się wydaje. Coś tutaj nie pykło. Bo te tory się tutaj nałożyły na siebie. No ale dobra, to też, że te tory się nałożyły, to akurat jest najmniejszy problem. Największym będzie teraz, czy to się jakoś tu połączy sensownie. Powinno.
Dobra, niech będzie, że taką drogą to połączone, teraz to najwyżej zmienię, bo przecież to nie będzie taką drogą łączone w życiu. To będzie tą? Chyba tak, to będzie chyba tą. Tak, oczywiście, że to będzie tą łączone. No dobra, okej, coś takiego może być. Tu niby są dwa pasy, ale czy to jakoś bardzo przeszkadza, no mi się nie wydaje. Trochę tu będzie ostry łuk, ale myślę, że taki też może być. Nie musi być wszystko takie, wiecie, piękne, ładne, jakby, wiecie, nie wiadomo co. Więc teraz, tą stację przenosimy sobie aż dotąd, czyli te składy będą jechały teraz dużo dłuższą trasą. No i dodatkowo, nie utwórz nową linię, tylko dodatkowo obsłużą sobie jeszcze ten przystanek i ten. No a ta stacja na razie będzie nieobsługiwana. Na razie nie, na razie ona będzie nieobsługiwana po prostu. Chwilowo. W związku z czym te kolejki pojadą na dłuższej trasie. Czy tu już coś czeka? Zobaczmy. No pewnie na ten moment jeszcze mogą nie czekać. No właśnie, fajnie by było tu jeszcze jakiś autobus poprowadzić teraz, żeby one jakoś tu sensowniej podjeżdżały, bo ta stacja jest tak umieszczona trochę, że daleko od tej pętli. No ale gdybyśmy pociągnęli delikatnie tą linię... No właśnie, jak ja to tutaj teraz zrobię, bo ja tak to zrobiłem, że ciężko będzie tu cokolwiek, no bo to by trzeba było jakoś inaczej pociągnąć. Chyba, dobra, mam pewien pomysł. Zamieńmy, w sensie zróbmy tak. Tu są jakieś przystanki, to je usuńmy. A tą linię przesuniemy sobie jakoś tutaj po prostu. O, i ona wtedy będzie w dwóch kierunkach zatrzymywała się w tę stronę, będzie sobie podjeżdżała. I wtedy tam będzie mogła sobie wjechać na ten wiadukt. I ewentualnie jeszcze w zamian tutaj tą, może tą różową bardziej. Halo, różowa linia, dasz się złapać? Dasz się złapać. To ja bym ciebie chciał, żebyś ty się zatrzymywała, o, jeszcze na wysokości dawnej tej stacji, żeby jednak coś tutaj stawało. No i dobra, okej. Ta ekspresowa może sobie tu stawać, reszta nie musi. Jest tutaj ten słupek jakiś, czy tam nie ma, nie wiem. Tu coś teoretycznie nie ma, ale tu on będzie wiedział, że ma stanąć. Więc to nie jest żaden problem. Więc okej, to się nam powinno zrobić. Aha, tu widzę, że wy wody nie macie. No, trochę słabo. Na tej wody nie macie, bo ja wam jej nie podłączyłem, więc zrobię to może tak. Jakoś potem jeszcze na przykład w ten sposób. Czy wy będziecie teraz mieli wodę? No widzę, że dalej niestety chyba nie. Dobra, to jeszcze taka jedna rura tutaj. Wtedy powinniście mieć. No i pięknie, macie. Dobra, w końcu te problemy widzę znikły. Okej, skoro to mamy, no to teraz jakoś gospodarujemy fajnie ten teren. No i ja bym tutaj widział parkingi. Ja bym tu widział parkingi, tylko takie większe, nie jakieś takie małe, tylko rzeczywiście coś dużego. I na przykład takie coś bym tutaj widział. Jak to wygląda? Takie dwa. No mogą być takie dwa, tylko może ja bym je bardziej jeszcze przesunął na środek na przykład. Czyli tak trochę bardziej, o, tutaj jakoś. Pięknie. Takie coś może być. Oni tu już widzę chętnie parkują. No i dobrze, niech parkują, bo to dla nich. Zaraz tu jeszcze jakiś autobus oczywiście pod ten parking poprowadzimy, żeby też coś tutaj jechało. Zrobimy to sobie wzdłuż tego na przykład i gdzie potem wyjdziemy. No dobra, możemy sobie iść jakoś potem dalej tutaj. I potem, żeby tak, żeby niczego tu nie wyburzyć, więc może wezmę ten tryb bez kolizji. I jakoś się tutaj, o, przecisnę wzdłuż tego. Niech będzie coś takiego, jak najbardziej myślę, że to jest fajna ścieżka, żeby sobie tam właśnie gdzieś dojście skrócić. Czy jeszcze gdzieś będę coś dalej robić? No można by, nawet można by tutaj, o, stąd. Zrobić jakieś takie podejście, żeby potem przejść jeszcze tutaj i potem wzdłuż tego jakoś tutaj. Tylko, że tu możemy już iść, o, z tymi kolizjami. Moment, może jeszcze kawałeczek. Dopiero teraz zejdziemy sobie jakoś tutaj, żeby dało się po prostu wszędzie gdzieś tam przejść. Okej, no i teraz sobie powstawiamy jakieś po prostu krzaczki. Czyli co, takie różowe? Niech będą takie różowe, ja się nie będę tutaj, wiecie, bawić. Po prostu takie jakieś tam ozdobione lekko tereny. Widzę, że z tego parkingu będą korzystali. No właśnie, ostatnio tak postawiłem taki duży parking gdzieś tutaj, o, i z niego właściwie praktycznie wcale nie korzystają, no ale może kiedyś zaczną. Więc zobaczymy, jak to tutaj będzie. Cały czas nie mam tej anarchii, muszę w końcu ją sobie kiedyś zainstalować, no ja jestem taki oporny dosyć z tym zainstalowaniem modów. Jak już sobie zainstaluję jakąś taką moją listę, to ciężko potem, wiecie, coś innego, coś tam jeszcze dodatkowego doinstalować. Chociaż mi w sumie ta anarchia jakoś bardzo nie jest potrzebna, bo ja raczej nie stawiam, wiecie, nie wiadomo ile krzaków, bardziej się skupiam na rzeczach drogowych. Właśnie na przykład tak jak na tym. Zaraz jeszcze sobie tam wrócimy do tych terenów tej kolejki i jeszcze zobaczymy, czy tam czegoś się nie da, wiecie, ładniej. W sensie, czy tam jeszcze jest... czy tam jeszcze jakiś krzaczków albo coś tam mi nie nachodzi, bo tak w sumie tego nie sprawdziłem. Dobra, ten teren sobie tak ozdobimy, a tutaj, to ja bym zrobił tak, z tej strony... To czekajcie, ta droga, okej, ta droga idzie w miarę prosto, więc mi się wydaje, że tu można postawić jeszcze parę bloków. Takich,
I tu postawimy sobie jeszcze na przykład coś takiego. Mam nadzieję, że tu woda jest, a jak nie, to najwyżej ją sobie później zrobimy. Na razie niech oni się po prostu wybudują. Jeszcze przy tej drodze będziemy głównie coś musieli w końcu wybudować, ale to za chwilę. Niech na razie się ci wybudują, a my sobie prześledźmy tutaj, czy coś się dzieje. No właśnie, bo tu mogą być problemy. No tak, ale czy to nam jakoś bardzo przeszkadza? No to nachodzi trochę, ale... Znaczy ja coś teraz z tym zrobię? No nie bardzo, to tak musi nachodzić. Albo to będzie nachodziło z jednej, albo z drugiej, nie? Więc ustalmy, że tutaj, wiecie, są jakieś pachołki i tak, i że to po prostu jest tak, no, umownie. No ta latarnia. No ta latarnia niestety, no i to przez to przejeżdża. No ale jak ja usunę, jak ja mam taką latarnię usunąć? Czy ja mogę to drugie jakoś wymienić teraz na inną? Bo mogę pewnie. I dałoby się obstawiam na jakąś taką inną, żeby była bez tych latarni. Chyba jest taka z pasem wyłączonym. I ona będzie bez latarni, co? No i pięknie, ona będzie bez latarni. To wymienimy ją sobie na taką. Okej, okay. I wtedy będzie bez latarni i nawet będzie, będą te słupy może aż tak bardzo nie przeszkadzały. Może być. Tu jest tak mało tych słupów. Aha, tu widzę, coś chyba wsiąkło. Weźmy jakiś jeszcze jeden, dostawmy, bo tak aż łyso tutaj. Żeby ten słup mi się sam skopiował, nie wszystko inne. Halo, słup sam chce. Czy ja skopiuję tutaj słup? Będzie chyba ciężko. Chociaż może? Nie, tu się mi całe wszystko kopiuje. A tu też, dobra. Zostawmy to. Tu w miarę, no i potem co? Nad tymi... Aha, tu znowu widzę, jakieś drzewo mi wyrosło. Nie wiem, jakim cudem. Odsuńmy to trochę znowu tutaj bardziej. No i co? Coś takiego? No dobra, no w realu by te drzewa przycięli, no ja też tego, wiecie, na tego parku teraz nie wymienię na jakiś park bez drzew. Tylko po prostu w realu byśmy albo te tory, no nie, torów byśmy nie, po prostu te drzewka byśmy delikatnie gdzieś tam poprzesuwali, wiadomo. Więc wszystkiego się też nie da tak idealnie zrobić. Tutaj idziemy całkiem ładnie, tu mi się całkiem podoba jak idziemy. No tak, te drzewka powycinaliśmy, bo tutaj wiadomo idą teraz tory. I zaraz coś tam jeszcze pod tymi torami ustawię, więc tu idzie ładnie i potem tutaj. No tu też fajnie, tu też można jeszcze coś pod tym ozdobić, ale tutaj ok, stacje benzynowe, no i tam potem sobie jakoś wychodzimy, więc jest dobrze. Tu nie ma żadnych problemów, a jak tam na tej linii teraz ilość pasażerów wzrosła troszkę, no pewnie wzrosła, co? No bo teraz trochę więcej ich korzysta na pewno. To akurat jest ten, aha, tu już tu wyjeżdżamy, dobra, no zaraz jakiś tam pewnie przyjedzie, o, jedzie nasze E2. Zobaczmy, czy ktoś z tego teraz skorzysta z tej możliwości przesiadki tutaj, jaka tutaj została im dana. No dobra, on wjeżdża na krawężnik, ustalmy, że tu jest po prostu zatoka i tyle. Dobra, nawet wysiedli, ktoś tam może pójdzie na tą kolejkę, a jak nie, to przynajmniej jest jakieś połączenie. O, coś się stało z tymi ściekami. Ajć, dobra, spróbujmy to teraz jakoś tutaj dać, tylko gdzie? Już jest to tak dosyć problematycznie, dobra, jakieś tutaj może, co to w ogóle jest? To jest wewnątrzlądowa oczyszczalnia wody, dobra. Raz, dwa, zaraz bym dał więcej i trzy, niech będzie. Połączmy to sobie wszystko rurami i taką jedną połączmy tu. Tak, no może być, no myślę, że może. Tu jakieś koreczki, dobra, to są takie drobne koreczki, że tym bym się jakoś bardzo na razie nie przejmował. Śmieci to standardowy problem, to na razie też jakoś nie jest super ważne. Dobra, ale wróćmy jeszcze do tych ozdób, bo tak mnie tutaj wyrwali z tego, z roboty. Więc trochę tych różowych po prostu bym pozostawiał, no i tyle, nie? Tutaj bym bardzo nie kombinował jakoś. Tam, gdzie jeszcze jest trochę wolnego miejsca, można tych różowych krzaczków po prostu podstawiać, zamiast tych drzewek. No wiecie, no na początku były drzewka, no ale wiadomo, no trzeba było wyciąć, bo jest bardziej potrzebna kolejka w tym momencie, bo dużo ludzi tutaj chce podróżować, był projekt. No i wiadomo, no i tak to będzie ładnie trochę wyglądało. Zaraz sobie jeszcze zrobimy przejazd tą kolejką, bo chciałem jeszcze dzisiaj pójść tam na dół, ale chyba na tą strefę na dół już nie pójdziemy dzisiaj. Więc sobie to dzisiaj tam zostawimy, a pójdziemy następnym razem. Co tu jeszcze można zostawić? Coś takiego zrobimy. I co, jeszcze coś tutaj? No dobra. Czy jeszcze jakieś takie? No dobra, no parę można, a to jest delikatnie. Naprawdę, żeby nie za dużo takich też ich wstawić. O, tam jakaś kolejka sobie, wiecie, przejechała. Tu jeszcze te najmniejsze kolejki na tej linii, ale one chyba wystarczają na ten moment. No jak ona tam dalej jeszcze pojedzie gdzieś tam, to może będzie trochę bardziej, ale na ten moment to myślę, że nie. Dobra. No, autobus sobie jedzie, druga kolejka. On to ta sama, tylko że wraca. Właśnie, rozbudować tymi chcesz, nic nie chcę rozbudowywać, dobra, niech to tak będzie. Czy ja ten filar mógłbym tu skopiować, bo ten filar by mi się teraz strasznie przydał, czy ja bym mógł go skopiować? Ctrl-C? Jest, udało się, super. No tak, pierwszy filar trzeba by było jakoś tu postawić. Na tym trawniku proponuję, tylko żeby to było równo, przepraszam. Spróbujmy z tej perspektywy. Coś takiego? No, dobra, delikatnie go sobie jeszcze przesunę oczywiście.
O, jakoś tak, co? Nie, coś tu widzę nie tak. A jakbym tak go ustawił? No dobra, mniej więcej równo wystaje. Teraz znowu Ctrl-C. No i jedziemy dalej. Jeszcze tutaj bym coś postawił, wiadomo, taki podtrzymujący przed wjazdem na tą główną trasę już, w sensie przed wjazdem na tą drogę. Takie coś znowu trochę chyba za bardzo go wysunęliśmy. Więc poprawmy to sobie jakoś w ten sposób, coś takiego. No nie, teraz za bardzo w te. No trzeba tak wymierzyć, to będzie tak jakoś... No dobra, może być. No i jeszcze jeden taki filar, czy to się jakoś tu z automatu, czy trzeba znowu, dobra. I postawmy tutaj taki jeszcze jeden może. Coś takiego, proszę bardzo. Pięknie będzie, równo, jest. No dobra, więc takie filary mamy podostawione, zawsze to coś wiecie, zawsze to będzie jakoś tak lepiej wyglądało. Tu światła się widzę zrobiły, no a czy one mogą tu być? No, no nie chciałbym, żeby to były może jednak światła, bo zaraz mi się cały ruch tu zablokuje. Więc światła nie są tu najlepszym pomysłem, ja je po prostu wyłączę, bo ci widzę tu się zaraz, aha nie, bo to byli parkujący. No dobra, ale niezależnie od tego, kto to był, to lepiej, żeby mi tutaj nie tego. Weźmy sobie jeszcze tą rurkę, tu oczywiście przeciągnijmy, ja już mogę ją przeciągnąć i jakoś nawet tutaj podłączyć, zawsze to będzie, wiecie, większe objęcie tego terenu. No i teraz co? Tutaj by się przydały jakieś sklepy chyba, nie? Tak mi się wydaje, że tu jakieś sklepy by trzeba było postawić. Przy tej głównej to może trochę biur. Właśnie o, tu gdzie mamy te kratki wolne, jak najbardziej biura też, żeby były, żeby były miejsca pracy. Te kratki chyba są do tej drogi, nawet też mogą być biura, nie ma problemu. Dotąd mogą być, tu już nic nie będę stawiać. No i tu też mogą być biura, proszę bardzo. Już się widzę, budują, bardzo fajnie. Dobra, a ja jeszcze sobie przejdę na chwilkę do ozdobienia, bo widzę, że jeszcze tu mamy taki trochę wolnych tych terenów, więc fajnie byłoby, wiecie, to pojedynczymi jakimiś krzakami sobie ozdobić, wiadomo. No już teraz tych samochodów może nie jeździ jakoś dużo, no ale wiadomo, mamy na tyle duże miasto, że oni po prostu mogą już nie chcieć jeździć, bo w pewnym momencie City Skylines przestaje generować w ogóle te samochody. Miasto wręcz zamiera. Jak tam w ogóle procent średniego natężenia ruchu? 78, dobra, tam może gdzieś są jakieś korki, a to wiecie. Sobie przejdę po mieście i najwyżej gdzieś tam coś tam zobaczymy w następnym odcinku, ale nie sądzę, skoro jest 78 to wiecie, może być duży ruch albo co. Najwyżej zaraz sobie jeszcze spojrzymy na to z góry, tak? Tutaj, potem tu, dobra, takie krzaczki, tu mamy już coś. Tutaj to jeszcze się będzie budowało, więc tu bym zostawił na ten moment, bo tu jeszcze będziemy budować, więc tego nie będę dzisiaj robić. Tu już jest na tyle ciasno, że to jest właściwie wszystko tak na styku. Tutaj coś, tutaj na tym zakręcie się coś jeszcze wybuduje, no pewnie tak, no tak, więc tu bym nic nie stawiał. Tu właściwie do końca się będą budować, no nie do końca, więc tu by fajnie było jeszcze coś akurat ustawić. I może takie na przykład krzaczki jakieś, o. Po prostu taki naturalny trochę, żeby było. No i dobra, jeszcze ewentualnie coś może tu jakieś, o, jakieś podłączenia tej ścieżki mogłyby być. One zawsze się przydadzą. Dobra, blok będzie mniejszy, ale akurat na bloku mi mniej trochę zależy, więc niech będzie coś takiego. Gdzie jeszcze? Coś stąd? O, ideolo. Ideolo by stąd wyszło. Tylko tak, najpierw może... Chociaż nie, dobra, idźmy od razu stąd. Tylko najpierw wyjdźmy jakoś tak i potem może o. Jakoś bardziej tutaj. Coś takiego. I jeszcze wyszedłbym z tej strony. Z czymś takim. O. Proszę bardzo, będzie pięknie. Jeszcze z czymś takim. Dobra, idźmy. Tylko może bardziej... Dobra, no i tak jeden będzie się musiał wyburzyć, więc zróbmy, że ten się wyburzy. Dobra, i jeszcze jakieś krzaczki byśmy tu, ewentualnie może jakiś kamień bardziej. No to jest trochę duże. Dobra, niech będzie taki kamień jakiś i może coś jeszcze. Dobra, to jest już za duże, widzę. Więc niech będzie coś takiego, no i ewentualnie... No nie, te trawy są zdecydowanie za duże. O, na przykład jakieś takie rzeczy, żeby było też coś trochę innego. Niech będą takie bardziej trawy. I tu jeszcze taka na przykład jedna. O, proszę bardzo. I tutaj jeszcze może być taka piękna. A tu? Tutaj też takie dwie. Proszę bardzo. No i co? Piękna okolica, nie? Mam tutaj powstała. Taka dosyć mocno zielona, widzę. No, to myślę, że całkiem nawet fajna siatka tutaj jest. Nawet trochę samochodów jeździ. Dobra, a powiedzcie mi jeszcze, co z naszą komunikacją. Bo tu mamy taką różową linię. Ona tu na razie robi pętlę, ale fajnie by było ją gdzieś wydłużyć. Żeby objęła nam te tereny. No bo na razie tu kolejka dojeżdża dotąd. Teoretycznie mogłaby mieć już kolejną stację. I może to zróbmy. Tu widzę, że w ogóle mi anarchia chyba weszła. No dobra, trudno. Zróbmy jej kolejną stację, od razu za tym skrzyżowaniem. Z drogą. Proszę bardzo, a idź. Postaw się normalnie. Tak.
No i teraz to oczywiście trzeba wyburzyć, no i do tego skrzyżowania jakoś tą drogę, że tak powiem, poprowadzić. To się jakoś tu poprowadzi, halo? Coś takiego, no dobra, będzie coś. No dobra, będzie to dziwne na pewno, zaraz zobaczymy, co tutaj powstanie nam, jak ja to przebuduję oczywiście. Coś takiego, no dobra, może być, no jest stacja, to jest stacja, no wiadomo. Nic nie zrobimy jakiegoś bardzo wymyślnego. Przedłużymy sobie jeszcze to połączenie tutaj. No i teraz dołożymy sobie, o, dwa takie, proszę bardzo. Będzie dłuższa linia. I on od razu pojedzie sobie dalej. No i słupcie, zawsze kogoś tutaj będzie mógł wysadzić. W ogóle ktoś tutaj jedzie tą linią, zobaczmy, zero osób, a dalej jak będziemy teraz wracać. Właśnie, zobaczmy sobie w ogóle, jak tutaj będzie to wyglądało. Też jakbym tak wyszedł, o właśnie, jakbym z tej perspektywy sobie pojechał. To zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Dobra, ktoś tu nawet chyba wsiada. I co, jedziemy dalej, czy nie? Dobra, jedziemy powolutku. Teraz toczymy się właśnie tym naszym, można powiedzieć, indywidualnym odcinkiem. Tutaj pięknie i znowu na stację. Ile tu ludzi czeka, zobaczcie. No, będą jeździły mocno zapomniane te pociągi na pewno. Tu widzę, że jeszcze tak pomiędzy się przyciskamy. No i teraz już w lewo i na te tory. Nie jest to długi odcinek, aczkolwiek myślę, że tutaj będzie sporo ludzi korzystało. I kto wie, czy te kolejki nie będą za małe. To takie będzie trzeba wysyłać większe. Dobra, dzisiaj widzę, tutaj coś budują. No dobra, słuchajcie, więc na ten moment może bym sobie ten odcinek zakończył. No, dokończyliśmy sobie takie osiedle, można powiedzieć. W kolejnym odcinku już na pewno przejdziemy sobie gdzieś tutaj. Chciałem tu postawić tę wielką galerię handlową, statuę zakupów. Tu mamy taki krzywy teren, więc jakiś, myślę, bloków nie będę stawiać, ewentualnie pojedyncze. No i ogólnie coś z tej strony będziemy sobie kombinować. Więc za dzisiejsze spotkanie Wam dziękuję. Do zobaczenia w kolejnych. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę. Jeżeli nie, zostawcie łapeczkę w dół. Zostawcie komentarz na kanale, subskrypcję. Do zobaczenia w kolejnych spotkaniach. Cześć i pa, pa.